17, Paweł Miejdorosz. 16, Bartosz Cydryński. 17, Bartłomiej Konicz. 19, Kacper Dolik. 20, Olek Pikuł. I 23, Michał Płatowski. Witam przewidzianego rodzaju, będę więcej wspomniała. I szanowni państwo, panowie gospodarzy, Thank you.
za gratulacje. No mecz godny finału, tak? Czyli dużo dramaturgii, dużo gry, punkt za punkt, dużo mocnej walki męskiej siatkówki. Co prawda po dwóch setach już byliśmy, wydawało nam się w niebie, bo wszystko nam szło. Graliśmy koncertowo we wszystkich elementach, głównie zagrywka, blok. No i nagle w trzecim secie przeciwnik zaczyna grać dużo lepiej na zagrywce, dużo lepiej w przyjęciu, mamy problemy. No ale na szczęście nasze doświadczenie spowodowało, że w tiebreaku zachowaliśmy chłodne głowy i wygrywamy Puchar Polski, także rewelacyjna sprawa dla Bielska. Zagraliśmy bardzo dobre dwa pierwsze sety, później przeciwnik odpalił zagrywką. Mieliśmy trochę problemów, na szczęście w piątym secie wszystko się ustabilizowało i wygraliśmy. Myślę, że to jest duży sukces. Może nie wiem, czy do końca jest to dobre odniesienie, jeśli chodzi o zdobycie Pucharu Polski w latach 90. bo przez ówczesną drużynę, ale myślę, że jakieś tam małe porównanie sobie możemy w tych dwóch wydarzeniach zrobić. Moim zdaniem jeden z dwóch celów w tym sezonie został osiągnięty, więc jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Oczekiwaliśmy, że to będzie ciężki mecz, trudny i od razu powiedziałem chłopakom po tych dwóch setach, co wygraliśmy, że podejrzewam, że łatwo nie będzie. Troszkę ich puściło może presja, bo grali u siebie, bo chcieli może za mocno. No a później już troszkę ich puściło, zaczęli lepiej grać na zagrywce przede wszystkim. My natomiast gorzej zaczęliśmy, troszkę spadła nam koncentracja. No myślę, że to spowodowało akurat to, ten brak tego nastroju do końca nie utrzymaliśmy. No ale cieszę się, że jednak to my dzisiaj wygraliśmy ten mecz. Cieszymy się też z tego, że nasza gra jest coraz lepsza. Nie palujemy tak jak wcześniej, gramy równiej. No i to nie może nie cieszyć. Oczywiście to no, daje dużo energii do lepszej pracy dalej, do poprawienia tych elementów, co nam jeszcze tam gdzieś tam nie idzie, ale myślę, że wszyscy troszkę złapali tej pewności siebie przede wszystkim. No i no, mam nadzieję, że dalej będzie tylko dobrze.